Witam serdecznie, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj chcę pograć troszkę zapomnianym w obecnej mecie bohaterem, będzie to Crack Hack. Dostałem od jednego z widzów fajny deck, bazujący na umiejętności, która nazywa się Zasadzka. Więc jest tu dość sporo stworów właśnie z tą wymienioną już przeze mnie zasadzką. No okej, jak wygląda cała ta talia? Oczywiście to jest taki napór, co innego można złożyć na kragu. Więc mamy 4 razy z wydarzeń, mamy 4 razy burzę many, 2 razy wielkie łowy, 2 razy tydzień najemników. Stwory to 4 ważki, 4 razy goblin, 4 razy asasyn, 4 razy czarny sęp, 4 razy goblin samobójca, to jest pierwszy stwór z zasadzką. Rekin piaskowy to kolejny stwór z zasadzką, łowca z Sahar to kolejny stwór z zasadzką. No mam tylko 2 tych 2 razy mam tego łowcę z Sahar. Przydałoby się mieć go 4 razy, niestety mam tylko 2 karty tego typu. Dalej mamy 4 paosy, 4 razy rozdzieracz czarnej czaszki, 4 razy zbójniczka z Sahar, 4 razy mistrz partyzantki i 4 razy jeździec sępów czarnej czaszki. 0 zaklęć, 6 łotów szczęścia, 4 razy ołtarz ofiarny, 2 razy szturm z zaskoczenia, dający 1 punkt tak wszystkim jednostkom z zasadzką właśnie. Dobra, zagrajmy sobie tą talię. To jest oczywiście talia do grania w formacie otwartym. Zobaczymy, jak mi pójdzie tym kragulce. O, proszę, to będzie niezły test. Gram na Xorma, czyli kurczę blade Rush kontra tak naprawdę Rush. O, rozdanie ciekawe. Naprawdę bardzo. No, to jest już... to wygląda lepiej. O wiele. Jedna ważka plus kurczę goblin zwiadowca. Nice. No, to może być ciekawe. Xorm zaczyna pierwsze, zobaczymy z czym się wykula. Oczywiście z pomiotem lawy. Co on może innego zagrać? To ja się wykulam z czymś takim jak albo asasyn, albo zagrać kurczę blade morze goblina plus ważkę. A i dodać piąchę trzecią sobie? Chyba tak to zrobię. Będzie tak, coś takiego i następna turka. 3 punkty ataku w jednej linii. To już trochę jest. Koleś gra asasyna. Okej, okay. Pytanie jak powstrzymać tego asasyna. Jak powstrzymać tego asasyna? Mogę tak. Odpalić umiejętność. Chociaż w sumie chyba nie ma sensu nawet jej odpalać. Tak naprawdę. Chyba, że pójdę w przeznaczenie. Zabiję tego typka i... tak, to będzie dobre. Przeznaczenie... zabijemy asasyna, zagramy swojego asasyna i let's go. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sterta złota z tego wyjdzie. Dobra. 4 surowce, 1 punkt magii. Czy to będzie kurczę blade jakiś sukup? W sumie Lilim chyba. Nie, to będzie oprawca chaosu. Dwa razy. No i tu może być trochę problem. Z tym oprawcą chaosu. Za 4. No chyba, że zagram tego, sępiora. Chociaż zaraz sępa nie zagram w tej turze, no troszkę kiepsko. Czwarta piącha, tak mi się wydaje, to jest najlepsza opcja. Zagrać albo zbójniczkę z Saharu. Gdzie ją zagrać? Tutaj blokować tego cholernego pomiota. Tak, niech tak będzie. Okej. Okay. 4 damage na klatę trzeba będzie przyjąć. No a co zrobić? Okay. 9 do 11, no fajnie. Czwarta tura. Myślę, że tak w szóstej turze to się pewnie skończy. Okidonki.
Zabijmy tego trolla. Więc tak na pewno to można ukatrupić. Zaatakować i zostaje mi 8 punktów. W następnej turze mam 7 HP, a on ma tydzień najemników. To ekstra. Jak to grać? Te cholerne, kurczę blade, te dwa razy oprawca chaosu troszeczkę mi tutaj napsuje szyków, że tak powiem. Będę miał 7, on tu ma ten 6. W sumie jest GG w następnym turze, jeżeli odpali jeszcze umiejętność Xorma. Pełen wypas po prostu. A, jak to zrobić? Chyba tak. Bo nie widzę ciekawszej opcji. Po prostu na to. Tylko coś takiego. I następna tura. 7 HP mi zostało. Jest tak, to ginie. A to przeżyje. No ekstra. Mam mistrza partyzantki, tylko co z nim zrobić? Tak, przenieść tego ziomka tu. Zagrać tu mistrza partyzantki. A jednak tu zginie, o Boże. Pytanie, czy odpali tydzień najemników. Nie chcę odpalać tego najemnika. Dobra, ja straciłem kartę, ale jego stwór też zginął. To może być GG. Co on robi? O Boże, zapomniałem, że ci oprawcy zginą. Boże, racja. Tego trolla gra. No szkoda, że nie ma tego dnia najemników. Troszkę kiepsko. Troszkę kiepawo. Coś w tym stylu. Problem w tym, że nie ma żadnej jednostki, która ma 4 HP. No chyba, że tak. Czy atakuje? Zagram sobie strzelca. Temu podziękuję za współpracę. Bingo. No i następna tura. Na szczęście dostałem ten ołtarz ofiarny, więc mogę wykończyć tą kurczę zaklinaczkę pustki. No i co teraz? Czy to jest GG? Dla pana Xorma. Nawet jeśli ma Paosa, to może mi maksymalnie 4 damage wbić. Spał. No chyba, że ma kominę. Zobaczymy, co mi dojdzie. Tu i tak wszystko zginie. W następnej turze. O, i miodzio. Teraz tak. To zabijamy. Też zabijamy. Tu jest 3. No jeżeli tydzień najemników wejdzie, to jest GG. Yep. No nieźle. Krak, który pokonał, kurczę, blade Xorma. To jest zawsze spoko opcja. Tak mi się wydaje. Zawsze na propsie po prostu. Okej. Okay. Co my tu mamy? Adara Malika. O, i spoko rozdanie. Takie coś to ja lubię. Okej. Okay. Zaczynamy. Strzelec. Latający stwór i let's go. No takie rozdania to ja mogę grać. Jeszcze jakbym miał jeszcze jedną ważkę, to by było całkiem spoko. No. Problem w tym, że gościu mnie zażył jednym kurczę liszem tak naprawdę. Dobra. To weźmiemy sobie teraz tak. To się przestawi tutaj. To się przestawi tutaj.
Trzecia piącha. No i chyba niech będzie ten, niech będzie goblin samobójca tutaj. Okej. Następna tura. Szkoda, że nie tu. Trzy surowce. Rekin. Ważka. Bomba. I co dalej robić z tym gołębiem? Jestem ciekaw. Niech on tą ważkę zaatakuje. Serio? Dobra, mam 4 surowce. Co ja tutaj mogę zadziałać? Za 4. Się zastanawiam, czy grać tego kurczę mistrza partyzantki. Czy coś innego. Goblin zginie. Może być ciężko. No przez tego lisza to mam przechlapane i przez tego bezcielesnego. No nekro zawsze było kontrą na... na kraga. Nie wiem co robić. Chyba zagram po prostu... tego typka, no ale atakować? Tylko co? To jest 2, HP mu zostają. To można zaatakować tego. Zrzucamy typka na dół. Coś takiego i let's go. Następna tura. No, zaklęcia mnie nie bawią. A Boże, jeszcze mają. Pełen wypas. Naprawdę. To pacnijmy. To też pacnijmy. Co z tą ważką robić? Ważka tu. Biorę sobie kartę. I to tyle. Kolejny lisz. No, wygląda to zabawnie. Dobra, goblin samobójca wykonał swoją samobójczą misję. A teraz tak. Co ja tu mogę zrobić? Odpalić to chyba. Tutaj asesyna. Coś takiego. Let's go. Szczerze mówiąc, nie wygląda to zbyt dobrze. Fireball najlepiej. To jest raczej GG. Tutaj ciekawego już nie zrobię. Tak, tutaj bomba. Co mi dojdzie? Pause. A, nic on nie zmienia w tym przypadku tak naprawdę. No, ekstra. 6 damage'u, grubo. Można to skończyć, niestety.
1-1 wychodzi na to. Dobra, to jeszcze jedna szybka gra. Mam nadzieję, że będzie zwycięska, bo nie chcę nagrywać po prostu odcinka z jedną wygraną i dwoma przegranymi. Chociaż ta wygrana z Xormem jest całkiem spoko. Dobra, Kenage, no to też pójdzie całkiem spoko test dla tego deku. Okej, to może być. Teraz tak. To... Ważka, Sempior i let's go. Sas, no bogato. To poproszę w takim razie goblina z samobójcy w tym miejscu. Tutaj można jakieś bomby sprzedać. I następna tura. Champion Sayame, oj. Troszkę mi to popsuje szyki. Dobra, coś takiego, czwarta piąka i let's go. Siedem damage'u, no sporo. Jezus Maria. No myślałem, że ten. Że ta pułapka zadziała, a jednak nie zadziałała w tym wypadku. Dobra, to mamy tak. Coś za 4. Zabijmy tego trolla. Teraz tak, to się przestawi tu. To tutaj. Bomba. Przeznaczenie i następna tura. Ciekawe, czy przestawi znowu tego gościa tu. Tego kurczę blada czempiona z Sayame. No tutaj nic nie może zagrać, bo jeżeli zagra, to automatycznie to zginie. Z ręki goblina samobójcy. Pewnie go przestawię znowu tutaj. Albo tutaj. W sumie trochę bez sensu, bo ten ma chyżość, więc... A, Boże. No gdyby nie miał tej finty, to byłoby całkiem spoko. Ale ma upierdliwą fintę. Jeden plus dwa. A on mi 9 bija w następnej turze, no to grubo. Boże, to ma jeszcze hipnozę. Jesus. To ma jeszcze hipnozę, oh my god, serio? To dobiorę sobie kartę, co mi dojdzie. Mistrz partyzantki. Na bogato. Dobra, innej opcji nie widzę i coś czuję, że nie będzie zbyt kolorowo. Ja mogę wbić damage'u. Teoretycznie 5 damage'u mogę w następnym turze wbić. Z rozdzieraczem, tylko że on ma teraz 6 surowców i nie jestem ciekaw, co zagra. O! To nie było dobre. Zamiast zaatakować najpierw tym, a później tym, stracił jeden punkt tylko. No chyba, że coś takiego chciał zrobić. Dobra. Boże, ten znowu ma hipnozę na klacie tutaj, Jezus Maria. Pełen wypas. Takie coś.
Coś tu jeszcze mogę zrobić? Chyba nic. Tym mogę zaatakować. Ekstra. Chyba nie chcę nim atakować. Nagi za 3, no to fajnie. Wygląda to zabawnie. Niestety to jest taki G. To koleś mi się całkowicie zamolował. Jeszcze do tak nie mogę atakować mistrzem partyzantki, to po prostu pełen wypas. Rekin z 4 punktami ataku, to mi się podoba. Honor 2, ekstra. Czy on ma hipnozę? To jak najbardziej. Tak, polecimy z tym, dobijamy tego trolla. Rekin, gdzie go zagrać? Rekina tutaj, tu jest 5 damage, no. Zarąbieszczo. No nic, to jest GG raczej. A sądziłem, że będzie 2-1, a jest tak naprawdę 1-2. W sensie w ilości wygranych gier. No ale co zrobisz? No Krak nie jest, no tak jak mówiłem, jakoś mega... Znaczy, no, był zapomniany, no dalej pewnie będzie zapomniany, jeżeli chodzi o tą metę, bo... Bo jakiś mega najsilniejszy deck to nie jest, ale pomysł był fajny, więc... Chciałem nagrać jakiś odcinek z tego deku. Pomysł jest fajny na ten, na Kragu, na zasadzkach. Tylko problem w tym, że ten, no, że ten deck jest słaby trochę, no tak jak widać. W obecnej mecie Kragulas jest bardzo rzadko grany, bardzo rzadko się go spotyka. No ale tak jak widać z Xormem dało radę wygrać, więc nie jest najgorzej. 2-1, co zrobić, no... Nie zawsze się wygrywa. Ale deck jest całkiem spoko, myślę, że jeszcze go sobie potestuję, może coś w nim zmienię. Chociaż sama idea tych deku na zasadzkach wydaje mi się dość chyba troszkę kiepska, tak po tych rozegranych 3 meczach, więc nie wiem. Zobaczę. Może coś jeszcze wrzucę z tego deku. Chociaż no, znaczy nie, no, znaczy mówiąc inaczej, no może chciałbym ten deck pograć, tylko... chciałbym jeszcze pograć tym deckiem, tylko pytanie, czy on jest grywalny tak naprawdę, no, bo chcieć to ja sobie mogę dużo, ale czy on będzie grywalny, tak jak widać, no średnio 2-1, no, skuteczność trochę cienka, no nic. Zastanowię się, jeszcze trochę nim pogram i może coś jeszcze z niego wrzucę. A na razie to tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!